Roman Błażejczak, pochodzący z Wielkopolski, który w 1991 roku przeszedł w wieku 27 lat pierwszy przeszczep serca. Ale, drodzy Państwo, w 2014 roku miał zawał, a w 2017 roku przeprowadzono retransplantację tego narządu. To jest niesamowita, Romanie, historia. Wróćmy do tego 91 roku. Trafiłeś do szpitala w Zabrzu z Poznania. Świadomy tego gigantycznego zagrożenia? No nie, wtedy nie za bardzo. Wtedy to sobie uważałem, że jak trafię do Zabrza, dadzą mi jakąś inną tabletkę, profesor Religa coś tam pogrzebie, coś tam zrobi i będzie dobrze. Natomiast skończyło się to przeszczepem. Przeszczepem, którego nie do końca pamiętam. Ja już byłem w takim stanie, że no nie byłem bardzo świadomy tego, co się dzieje ze mną, tak? I to był 91 rok. Potem marzec, szybko, 91 rok. Potem szybko wróciłeś do zdrowia, do formy i do zawodu. Jesteś zawodowym fotografem i tak, tak lata szczęśliwie mijały do momentu. Tak, do momentu 2014 roku zarywałem nocki, pracowałem, wiadomo, rodzina, ręcina taka, jaka jest. Natomiast w 2014 roku doznałem zawału tego przeszczepionego serca i od tego momentu no, postanowiłem jednak troszeczkę odpuścić, sfolgować i moje zdrowie w ogóle jest ważniejsze od wszystkiego i postanowiłem odpuścić, czyli nie prowadzę już firmy, zachowuję taką delikatną ostrożność, jeżeli chodzi o te działania związane z zawodem, natomiast jeżeli chodzi o zdrowotne, czyli jakieś marsze, jakieś biegi, jakieś coś, tak jak najbardziej. Chodzi o stres, przede wszystkim o stres. No właśnie, a później 2017 rok, kiedy świadomie już to ty podjąłeś decyzję o tym, żeby doszło do ponownego przeszczepu. Tak, sam osobiście zgłosiłem się do profesora Mariana Zembali o to, czy jest taka możliwość. Profesor odpowiedział pozytywnie. Zgłosiłem się do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. No, nie była to droga prosta, nie była to droga łatwa. Czekałem 7 miesięcy do szczęśliwego dnia. I tutaj muszę powiedzieć, że tym szczęśliwym dniem, to są akurat dzień moich imienin w sierpniu, gdy przyszedł Michał Zembala, syn profesora, i powiedział, że tak, jest dla pana serce. I to był taki ten mój szczęśliwy dzień. To ja państwu jeszcze wyjaśnię, w Wielkopolsce przeciwnie, inaczej niż na Śląsku, to imieniny są tym jednym z ważniejszych dni w roku i to był ten niesamowity wówczas prezent, ta informacja. Chociaż muszę się troszeczkę wtrącić, bo ja w tej chwili obchodzę 3 razy urodziny. A, no to teraz to dlatego, zrozumiałe. Dlatego, że żona mówi: czy ja mam tobie piec 3 torty? A ja mówię, no wiesz, dopóki mogę tego tortu spróbować, to jak najbardziej. No to skoro już jesteśmy w tym żartobliwym tonie, to opowiedz anegdotę o tym, że w 91 roku przeszczepu dokonywał docent M. Zembala, tak. I w 2017 roku też docent M. Zembala. Tak, i tak to było właśnie, jak profesor do mnie przyszedł do łóżka, no to mu powiedziałem, że właśnie taka zbieżność. A profesor tak na mnie popatrzył i powiedział: no patrz, i przez całe życie nic nie zrobiłem. Także pan profesor ma naprawdę poczucie humoru. No jest wyjątkowym, wspaniałym człowiekiem. No bo wyjaśnijmy, drodzy państwo, że w 91 roku przeszczepu dokonywał docent Marian Zembala, w 2017 roku docent Michał Zembala, czyli syn. Jakie emocje towarzyszyły ci podczas, tuż przed tym drugim przeszczepem, kiedy nadeszła ta radosna wiadomość w twojej imieniny? Znaczy tak, no większość, która czeka na przeszczep, powie: no tak, no jak, no gdzie tam. Ja po prostu się tego cieszyłem. Dlaczego? Ja wiedziałem, jak wygląda życie po przeszczepie. Nie za bardzo inni mogą tego, nie mogą wiedzieć tego, dlatego że ich pierwszy przeszczep, nie wiedzą, jak będzie życie wyglądało po przeszczepie. Ja mogę już to powiedzieć, dlatego miałem tą świadomość, bo już to w swoim życiu przechodziłem. Co prawda 25 lat, szmat czasu, można co niektóre rzeczy zapomnieć. Ale nie zapomina się jednego, że można z powrotem chodzić po schodach, można chodzić z kijkami, można iść z synem i grać w piłkę, gdzie to życie wraca w jakiś sposób do normy. Oczywiście są zobostrzenia, musimy uważać na infekcje i tak dalej,
ale nie czas i miejsce o tym mówić. Ale kiedy o tym teraz mówisz, wygląda na to, że chyba skrzętnie ukrywasz fakt, że miałeś gdzieś z tyłu głowy taką informację, że przed tobą ta retransplantacja jeszcze nigdy się nie udała. Ty byłeś pierwszym człowiekiem, w przypadku którego to wszystko zakończyło się powodzeniem. Tak, zgadza się. Były 3 nieudane retransplantacje serca, potem było 7 lat przerwy. Podjąłem te rękawice, chciałem to wyzwanie, ale to nie dlatego, że po prostu jak człowiek staje przed ścianą, to podejmuje odpowiednie decyzje. No ja myślę, że podjąłem akurat w tym momencie odpowiednią decyzję, no bo stanąłem przed ścianą. No i to jest odpowiedź na to pytanie, ale z drugiej strony, jak już wcześniej powiedziałem, ja wiedziałem, że jak ta retransplantacja się powiedzie, a dlaczego by się miała nie powieść, gdyż wyniki, byłem jeszcze na takim poziomie, że profesor stwierdził, że się nadaje do retransplantacji. Ludzie zbyt długo czekają, uważając, że jeszcze może wejść parę schodów, że on nie chce, on później, a potem się okazuje, że już za późno. Więc taka decyzja musi być podjęta w odpowiednim czasie po prostu. Mijają 2 lata od udanej retransplantacji. Jak się czujesz dziś? Jak widać na załączonym obrazku. Słuchajcie, jutro pójdę, mam numer 1, więc proszę zwrócić uwagę na tego gościa, który pójdzie z numerem 1. Myślę, że sobie spokojnie poradzę, kilometr to jest żadne wyzwanie. Natomiast tak, czuję się wyśmienicie, chociaż tak jak mówię, no trzeba umieć z tym żyć. Ja się przez te lata, przez te 27 lat naprawdę nauczyłem z tym żyć. Są pewne niedogodności, ale naprawdę z tym się da żyć, jeżeli tylko pilnujemy odpowiedniego zażywania leków i tak dalej, tym się naprawdę da żyć. I słuchajcie, to jestem takim żywym przykładem tego, że z tym się da żyć i można żyć. Wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję bardzo.